sobotę 4 marca na hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 10 w Bielawie rozegrano mecz o Mistrzostwo II Ligi pomiędzy DOFU Bielawianką Bester Bielawa a KPS Chełmiec Wałbrzych. Numer 11, środkowy boku, Karol Szczygielski i na rozegraniu Michał Jerzy z numerem 23, Liga Roto, Maciej Kalera z numerem 30 i Wojciech Stawany z Wójtą. Jeśli chodzi o domu Bielawianka, jest ten Bielawa, bo pierwsza szóstka, następny raz, numer 1, Radosław Dusza. Z numerem 5, kapitan Tomasz Wyśmicki. Numer 14, na przyjęciu, Tomasz Szybko. Numer 15, atak kierujący, Bartek Kupiewski. Numer 31, środkowy, Maciej Szejkowski. Rozpoczynamy spotkanie, Michał Jerzy. Było to 10. zwycięstwo siatkarzy z Wałbrzycha w 14 rozegranych Grand Derby w siatkarskiej drugiej lidze. Po zaciętym meczu drużyna z Bielawy przegrała spotkanie 2-3. Ja myślę, szkoda pierwszych dwóch setów, bo tam trochę za bardzo myśleliśmy o tym, jakie mamy problemy, bo trochę ich mamy i nie skupialiśmy się na grze. Ja zacząłem rozmawiać z sędziami bez sensu kolejny raz, czerwona kartka, później Tomek dostał czerwoną, ale nie tym przegraliśmy. Mieliśmy 2-3 piłki meczowe w górze i trzeba było to skończyć. Nic nie udało się, ale brawo dla chłopaków, bo zostawiliśmy kawał zdrowia. Mimo tego, że jesteśmy generalnie praktycznie wszyscy chorzy. Dlatego dzisiaj było nas 11 osób czy 10, nawet już nie wiem. Wszyscy na jakichś tabletkach przeciwbólowych i tak dalej. Ale nic, to taka jest siatkówka, przegraliśmy. Natomiast jest to 10 mecz z rzędu, z tego co kojarzę, w którym zdobywamy punkt. Z tego miejsca też brawo dla kibiców. Chciałem podziękować za ten sezon u nas w Bielawie, bo był to ostatni mecz u nas w Bielawie. Fajnie, że przyszli tak licznie. I nic, jedziemy dalej. My jeszcze mamy 3 mecze wyjazdowe i jest 9 punktów do zdobycia tak naprawdę. Więc od poniedziałku pracujemy dalej i szykujemy się na Częstochowę.